Dzień dobry Państwu, witamy w interwencji. To szokująca wieść o tym, że BMG został ofiarą prawie zabójstwa dokonanego przez bandytów Grzegorza K. i Tomasza S. To szokująca życie. To jest naprawdę wzruszająca historia, którą opowie. Ofiara. Tak mi przykro. Zapraszam ofiarę do studia. Było bardzo, że nie dbali o mnie. Przetrzymywali mnie w ciemnym pomieszczeniu z wilgocią. To sprawiło, że źle myślałem o sobie. Jak się teraz czuję? Bardzo źle. Jestem tak pochłaszczony. Nie da rady żyć. Mam myśli samobójcze. Nie wiem, czy most, czy wina. Koniec. Żebyście ludzie... Zobaczyli. Niech będzie się śmieje. Żeby ludzie zobaczyli, jak to będzie. Jak człowiek może cierpieć? Naprawdę, teraz przesłuchamy zbrodniarzy, którzy to zrobili. Na szczęście przyznali się. Ta wina była udowodniona. Zapraszamy zbrodniarzy. Odsunęli go. Czy pan powie na swoim uzasadnieniu? Ja tego nie zrobię. Ja szłem sobie normalnie po chodniku, a oni mnie zgarnęli i powiedzieli, że to ja. No normalnie, zamiast wziąć jakiegoś innego, mamo, no to widzieli mnie. Przecież ja sobie normalnie szłem. Jak pan tak może mówić, że widziano, jak pan chciał zasztyletować Zbigniewa G. Bo tam dupa, to nie był sztylet. Był zwykły chlastaj. Każdy chlast. Lego! Lego! Każdy chlastaj się liczy. A pan... No i każdy chlastaj to jak on dupy, nie? Ale pan nie może tak robić. Dobrze. Niech pan idzie. Skarżyli mnie niesłusznie. Niech pan idzie stąd. Teraz porozmawiamy z matką poszkodowanego. Jest ona poszkodowana. I wielce... Wielce ma na myśli, że jest poszkodowana jeszcze bardziej. Że straciła niedawno ojca. Że straciła niedawno ojca. Teraz zapraszam do studia. Witamy panią w studiu. Jak pani znosi myśl, że pani syna tak pokatowano? Niech pani nie płacze. Pani też rozmawiała. Bo wiem, co pani... syna oprócz matkę tego... Wiem, co pani czuje. Zjana, i... Nika. Pani się nie przejmuje. Na pewno... Pani nie ma syna, na pewno na pewno udowodnimy krzywdę. Czy pani podejrzewa, kto jest złoczyńcą? Ja jestem oskarżylista! Jak on ma na imię? Zmienił mnie! To Sofiana! Krzysztofka! Kto jest ofiarą? Wzruszająca ta historia matki suma. Ale suma summarum, na pewno dojdziemy do wyjaśnienia tej sprawy. Dziękuję. Miejmy nadzieję. A czy pani
Boże, o Boże, oj, co to za zawirowania. Zapraszamy na pogodę. Witam wszystkich Państwa. Pogoda w tym tygodniu, dobry wieczór. Pogoda w tym tygodniu będzie znakomita. Będzie padał śnieg, jak śnieg, jak to zwykle w lecie. Nie, ale... Używaj LCS, a będzie się. Jak ta kobieta z reklamy. Ale... Co to myślisz? Używaj LCS, a będzie się jak kobieta z reklamy. Cięcie! Ah.